Cześć, witam wszystkich w kolejnej części, już trzeciej części i ostatniej z naprawy silnika TGB. Ja nie pokażę, nie będę pokazywał, jak to będę składał i tak dalej, i tak dalej. Chcę wam tylko pokazać, co ja zamontuję. Na początek pokażę wam stary wał korbowy. I zobaczcie. Wyjąłem wał korbowy. Tutaj są założone łożyska NTN-a japońskie. Jest super. Tutaj również NTN, ale zobaczcie. Co tutaj się dzieje? Widzicie ten luz tego łożyska? To nie jest luz łożyska na kulkach, tylko łożyska, luz łożyska na czopie tutaj. Po prostu czop się już tak zużył, no że po prostu łożysko dostało luzu. Łożysko jest w miarę ok, ale wał niestety koniec. Ale zobaczcie jeszcze lepszą historię, ponieważ mam tutaj uszczelniacz, który był w oryginale założony, to już jest ten stary, używany. Zobaczcie, jak ten uszczelniacz tutaj... Kurde, nie mam tutaj kamery, statywu, a zobaczcie. Ten uszczelniacz praktycznie tutaj nie trzyma. On jest luźniutki jak luźna kupa. Zobaczcie, w ogóle nie trzyma. Mam tutaj do przykładu nowy uszczelniacz. Zobaczcie, jak nowy uszczelniacz będzie trzymał. O, już tutaj ciężko wchodzi. Jest grubo. Musi przejść przez te wszystkie tutaj te, tą zębatkę, te gwinty. To jest ten? To jest ten. Moment. To jest ten. Ja muszę tylko sobie... O. Ciężko mi jedną ręką, a nie chcę tego uszkodzić. Słuchajcie. Ale ciasny. Powiem wam, ten nowy jest taki ciasny, że głowę nie będę go pchał, ale widzicie, no już ciężko go w ogóle włożyć, jak go będę na końcu wkładał. To jest bardzo wielkie przedsięwzięcie w tym silniku, ponieważ zobaczcie, jak ten uszczelniak trzeba głęboko włożyć. Z tej strony jest włożony. W tym miejscu znaczy. A zobaczcie, jak on głęboko tam jest. On jest tutaj, w tym miejscu dopiero. Tu jest uszczelniacz zewnętrzny, który nie ma nawet sprężynki, moi drodzy. Zewnętrzny uszczelniacz nie ma sprężyny. O, ten tutaj ma, przepraszam. Ten ma. Nowy, ten z nowego zestawu ma sprężynę. A stary, gdzie jest stary? Moment. Kurczę, o, jest stary. A stary nie miał. No to jest taki uszczelniacz, który nam izoluje ten smar, który jest tutaj, że tak powiem, w tej komorze korbowej. W tej komorze, gdzie pracuje wałek napędzający pompę oleju dozownika. On przechodzi tędy tutaj. O, tu przechodzi tędy na dół i tutaj jest wypełnione smarem. Ja to jeszcze muszę doczyścić dokładnie, bo to było zawalone. On tutaj ma tylko zapobiegać, żeby ten smar się nie wydostawał. Ale widzę, że nowy uszczelniacz jest tak skonstruowany, że ma sprężynę, więc bardzo dobrze. Tu jest uszczelniacz z lewej strony, z prawej, przepraszam, od strony koła magnesowego, który też jest do wymiany, ale zobaczcie jeszcze taką ciekawostkę, co ja tutaj zamontuję. Oczywiście zamontowana będzie standardowa, oryginalna 50. Ten stary damy tutaj. Zobaczcie, mam tutaj wał do TGB. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Moment. Słuchajcie, mamy tutaj dwa wały korbowe. Tutaj mamy stary wał, tutaj mamy nowy wał. Na pierwszy rzut oka te wały są identyczne, tak? No bo są identyczne. Ale zobaczcie teraz. To jest nowy wał, który chcę zamontować. A to jest stary wał, który był zamontowany. Słuchajcie, zobaczcie. Jakie tutaj są nierówne te wagi. A poza tym te wagi są... No, to jest oryginał. To jest oryginalny wał z TGB. Z takimi wyciętymi wagami. I teraz... No, działało, bo działało. Ale teraz zobaczcie ten nowy wał. Nowy wał ma całkiem okrągłe wagi, one są bardziej wypełnione, co spowoduje, że to wypełnienie spowoduje to, moi drodzy, że komora korbowa się zmniejszy, co za tym idzie, mamy tam pod tłokiem większe ciśnienie. Jak pamiętacie, tłumaczyłem przy naprawie silnika z Derby, Sendy, D50B0 i tłumaczyłem, o co chodzi w wale sportowym w takim silniku, co on powoduje. Powoduje to nam, że mamy lepszą reakcję na manetkę. Silnik lepiej się zbiera w ogóle. Ja tutaj 50 zostaję przy tym technigazie i naprawdę, ja wam mówię, ten silnik będzie szedł jak rakieta. Ja nie jestem w stanie wam pokazać, jak on pojedzie, no bo nie mam możliwości, jest po prostu zima. Także, no słuchajcie, no, montując okrągły z bardziej wypełnionymi wagami,
powoduje to, że ta mieszanka tak nie wiruje, nie jest tak rozpryskiwana wewnątrz silnika. No i lepiej dostaje się pod tłok do kanałów cylindra, do tych płuczących kanałów, gdzie musi z dołu przejść do góry, do komory spalania i wtedy to wszystko równomiernie działa. Moi drodzy, takie rzeczy będę tutaj montował. Standardowy gaźnik, wszystko normalne, żadnych, że tak powiem, filtrów stożkowych, to nie ma sensu, naprawdę. Ja to zawsze powtarzam i będę powtarzał. Filtr stożkowy montujemy do silnika, który jest naprawdę mocno podtuningowany. To muszą być rzeczy z górnej półki, naprawdę wytrzymałe. I to nie są rzeczy, pamiętajcie, do jazdy na co dzień. Rzeczy sportowe nie są do jazdy na co dzień, to są bardzo wysilone silniki, wtedy na parę wyścigów i znowu na stół. Tak to wygląda. Moi drodzy, pozdrawiam serdecznie. Życzę Wam dużo ciepła, bo jest minus 16 u nas. Jest cholernie zimno. Pozdrawiam.